Witam, ukłony, Wojciec z tej strony i zapraszam na drugi odcinek z gry Elden Ring. Wojciec w Soulslike'u brzmi tak, jakby po prostu Wojciec nie był w tym miejscu, w którym powinien być. Kto tam ogląda na mój kanał, czasami wpada, ma świadomość tego, że jakby z Soulslike'ami niewiele mam wspólnego. Dlatego wszystko dla mnie tutaj pachnie nowością. Wszystko muszę tutaj po prostu tą wiedzę jakby zdobywać, wszystko jest dla mnie świeże. Niczym wędlina w sklepie w czwartek. Jak widzicie, mam teraz na dzień dobry tak zwane próbę ubicia jakiejś czerwonej pani, która ma na imię Anastazja. Anastazja próbuje mnie ewidentnie zabić. Ajajajaj, przełamała mu tutaj. Mam tu taki fajny atak. Ja nie wiem, czy mi się uda. Bo coś widzę, że jakby nie odnawia mi się w ogóle zdrowie. A czemu mi się zdrowie nie odnawia? No bo nie wypiłem potionki. Zaczekajcie, ona tu zaczyna machać dość energicznie. Muszę od razu blokować. Niewiele już brakuje, żeby ją ubić. Dobra. Ale przez chwilę... Aj, trzeba być cały czas uważnym. Dobra, ona po tym dłuższym ataku... Dobra, mamy Anastazję ubitą. Czyli jak widzicie, progres jakiś nastąpił. Przyzywanie innych graczy. Użyj remedium zgiętego palca, by ujawnić znaki przyzywania graczy z innych światów. Złote znaki wskazują sojuszników, czerwone znaki wskazują wrogów. Sesja gry wieloosobowej rozpocznie się, gdy przyzywamy, zostanie któryś z nich. Okej. Czyli mamy takie możliwości. Zdobyłem remedium wezwania zgiętego palca. Amulet świętego skorpiona. Ten zgięty palec brzmi jak brzmi. Oczywiście najbardziej jestem zadowolony z faktu, że pokonałem tą dziełuchę. Ona ewidentnie chciałem tu zrobić naprawdę mocne kuku. Zdobyłem dzięki temu, podejrzewam... Czekajcie, muszę sobie nawet zerknąć. Co ja tam zdobyłem? Zrobię sobie wyposażenie. Teraz mi się wilki pojawiły, mogę je przyzywać. No dużo się wydarzyło od pierwszego odcinka, także... Zagubiony cielak z pierwszego już troszkę się jakby powoli chowa i zaczyna tutaj nam się tworzyć na naszych oczach. Może już nie dobry gracz, taki mocno średni, ale jest zdecydowanie lepiej. Czekajcie, ja sobie teraz wezmę kunika swojego przyzwę. Bo tu był taki moment, że kiedy atakowała mnie Anastazja, że nie mogłem tutaj penetrować tych terenów. Dobra, spróbujemy sobie obejrzeć, co skrywają tereny, których tutaj próbowała mi bronić dostępu do nich Anastazja. Tutaj ewidentnie jest troszkę inna muzyczka. Jesteśmy troszkę bliżej drzewa. Można sobie tutaj na nie zerknąć. No robi wrażenie, powiem wam szczerze. Troszkę inni wrogowie. Ja właśnie tutaj jeszcze nie miałem okazji się z nimi jakby mierzyć. Ja nie wiem, na jaki oni reprezentują poziom. Czy mogę sobie pozwolić na więcej. Chociaż generalnie, jeżeli chodzi o jakikolwiek Soulslike, to nie można nikogo lekceważyć. Trzeba każdego naprawdę brać na poważnie, bo czasami zwykły jakiś łeb potrafi nas tu ubić. Dobra, mamy już tutaj, widzę, na początku, na tak zwany dzień dobry. Coś nam się wyłania. Nie wiem, czy z kunia, czy bez kunia. Bez kunia spróbujemy. Ma włócznie. Dobra, dostał. Jakby szybko go trzeba zrobić. Dobra, zrobiony. Żeby ten drugi nie przybiegł mu z pomocą. Dobra, jest mocno standardowo. Czyli... Nie ma tak zwanych lęków. Można sobie do nich bliżej podejść. Bałem się, że po prostu w tej krainie będą dysponowali jakąś większą siłą. Że może są jeszcze za słaby, żeby tutaj wkraczać. Mocno czerwono się zrobiło. O kurde, jakie niebo. O fuck! Tego nie zauważyłem, ziutka. Teraz go guszymy lekko. Dobra. Poszedł na trzy. Trzeba się rozglądać dokładnie po okolicy. Tam widzę, na górze siedzi jakiś łeb. Tam?
No jest ich tu kilku. Będę starał się ich tutaj po kolei wykańczać. Oj. Teraz wam zademonstruję. A kurde, nie mogę. Nie wiedzieć czemu. Mam te wilki, one w niektórych momentach mogę przywoływać, w niektórych natomiast nie. No i tutaj będzie. Dobra, standardowo. Dobra, teraz zrobimy jakiś bloczek. Oj, rozbił mi blok. Dobra, ale dostał. Dwóch kolejnych do kolekcji. Tu następny. Kurde, zobaczcie, jak oni tutaj się zlali mi troszkę z otoczeniem. Zbiło mu się. Spróbujemy zadać. Aj, przestrzeliłem. Oni są dość szybcy. Mają fajny zasięg dzięki tym włóczniom. Okej. Okay. Tam... Kurde, ile tu jest. Dobrze, tu nie wleciałem na tak zwane hura. Oj! Aj, dostałem teraz. Dobra, zdechło mu się. Ja sobie zażyję już chyba miksturkę. O, najwyższa pora, żeby sobie uzupełnić zdrowie. Wpadła mi maska strażnika. Później sobie sprawdzę, jak to się prezentuje, czy zakładając to coś na łeb, będzie lepiej, czy będzie gorzej. Teraz tak, tu jest jeden. Spróbujemy tego zahaczyć. Dobra, dostał. Ale go nie ogłuszyło! To jest dziwne. Oj, rozsiało się jakieś zielone gówno w powietrzu. Dobra, tu mi się tutaj teraz napełniła butla. Mam jeszcze zasrańca na górze. Ja nie wiem, czy on mi skoczy na głowę. Tam jest ewidentnie jakaś możliwość dostania się. Bo widzę, że on siedzi koło czegoś fioletowego, co naprawdę jest czymś fajnym, co mogłoby mi się przydać. Ja nie wiem, czy on tu zeskoczy. Zeskoczy dziutuś? Nie. Dziutuś niechętnie. Poglądał sobie sytuację z góry i wie, że... O kurde, pomniejsze złote drzewo. No, widzę tu na horyzoncie jakiegoś grubasa. No nie wiem. Co ja zrobić mam? Nie mam wilków. Mam kunia. Przyjdę sobie kunia. Podjedziemy i zobaczymy, jak on się prezentuje. Czy on generalnie będzie nas atakował, czy on sobie śpi, bo czasami można sobie koło takiego wroga przyjechać. Chyba koło tego nie. Awatar złotego drzewa. No dobra. Bierzemy go! Zobaczymy, co on tam... Oj, kurwa, jakieś katiusze w nas walą. O kurde. Dobra, spierdzielam to. Oj, niebezpiecznie się robi. No i zginąłem. Często się tak właśnie zdarza. Trzeba sobie tutaj obrać jakąś taktykę. Wydaje mi się, że to jego rakiety, które nas, kurde, próbuje poczęstować. Oj, kurde, ale nas tutaj teraz zdrowo przetepało do tyłu. Ja mam nadzieję, że nie będę musiał po raz kolejny walczyć z Anastazją. Mogę sobie przyzwać konika. Dobra, słuchajcie, to w takim razie, skoro zdechło mi się, jakby coś czuję, że jakby jestem póki co nie za bardzo przygotowany na spotkanie z tym złotym drzewem, czy jak go nazwać. Czy z tego, co zapamiętałem, chyba się nazywa złote drzewo. Skierujemy się w inną stronę. Ta kraina jest na tyle rozległa, że możemy sobie tutaj fajnie poeksplorować, pozwiedzać. I jest dużo ciekawych miejsc do odkrycia. Ja wam pokażę może mapę. Tyle już odkryłem. Nie jest może jakieś szaleństwo. Pomniejsze złote drzewo. Ale tu zostawiłem, kurde, swoje cenne dusze, czyli ja tam wracam. Dobra. Fuck it. Ja zapomniałem o tych swoich duszach. Może uda się je złapać, nie wchodząc bezpośrednio w konflikt z zasrańcem. Cały czas się zastanawiam, dlaczego wilków nie mam dostępnych. Nie wiem, o co tu chodzi. A, oni mi się wszyscy porespili, czyli jakby ciąg dalszy by był... Dobra, przejdziemy na wariota. Nie wiem, co to za słup światła. A, to jest mój znacznik! God damn it! Ojciec, jaki ty jesteś głupi. Dobra, spierdzielamy sobie. Dobra, wieśniaki. Won, przyjadę tu później. Troszkę pakuję postać i przyjadę wam tu sprać dupy po raz kolejny. Jak widzicie,
O, co to? Coś mnie tutaj zaczęło gonić, tego wcześniej nie było. Jakieś takie mini pudelki. Dobra, spróbujemy ogarnąć. Nie wyglądają groźnie. Dawać mnie tu. Próbują flankować. A, to są psiory. Psiory ubite. A ten jeszcze nie. Ten jeszcze widzę. Łej, przełamał moją obronę. Koraz kolejny. No i widzicie, ja właśnie mówię, tu trzeba być cały czas mocno skoncentrowanym. Bo zwykły piesior może wam zrobić duże kuku. Dobra, przyzywamy sekunia. I se jedziemy dalej, szukać jakiegoś łba do ubicia. Tam na horyzoncie widzę jakiegoś olbrzyma. Ja już jednego takiego ogarnąłem. No nie, nie było to zbyt łatwe. Nie będę ukrywał. Troszkę tutaj w moim przypadku jeszcze działa przypadek. W moim przypadku działa przypadek. Raz się uda, raz się nie uda. Czekajcie, ja mam te swoje. Nie mam tych kurde wilków. Czy go zaatakować? Dobra, atakujemy go, żeby było ciekawiej. On zacznie, podejrzewam. Trzeba jak najbliżej. Ewidentnie. Skunia. On się teraz wywrócił. Gdzie leżał? Na brzuchu. A mi się skończyła mana. Dobra. Muszę odrobinę odpocząć, bo nawet nie miałem siły mu przypieprzyć, jak leżał. On teraz wyciąga sobie swój widelec. Dobra, próbujemy dalej. No ja będzie miał jakieś obszarowe po prostu ataki. To będzie hit. Jak widzicie, trzeba gonić grubasa. No niewiele brakuje, kurde, tak naprawdę, żeby go wykończyć. Muszę na chwilę odsapnąć znowu. Dobra. Wejdziemy teraz w podejście numer 3. Gruby. No i po grubym. Powiem wam szczerze, że miałem już spotkanie naprawdę z groźnie wyglądającymi przeciwnikami na pierwszy rzut oka. A następnie podjeżdżałem i okazywało się, że to cienkie trąbki takie do ubicia. Także jakby sugerowanie się wyglądem też do końca nie jest chyba dobrym pomysłem. Warto zawsze spróbować. Jak raz się przydedzi, to trudno. Wiadomo, że w tej grze dedzi się na potęgę, także jedna śmierć w tą czy w tą, jakby wielkiej różnicy nie jest nie ten. A przynajmniej będziecie wiedzieli, na czym stoicie. Czekajcie, ja muszę spojrzeć sobie na mapę, gdzie ja w ogóle wędruję. Chciałbym sobie jeszcze tutaj te zamglone tereny obejrzeć. Zbieram kwiatki. Mam 5000 dusz, kuźwa mać. Wypadałoby to zamienić i odrobinę podpakować postać. Kwiatków, dalszy ciąg zbierania. No niekoniecznie tu. Chyba tam bardziej powinienem się udać, w tamtym kierunku. Tu jakby chyba nic ciekawego już mnie nie spotka, z tego co widzę. Jakby pusty dość teren. Są takie momenty, że faktycznie tych przeciwników jak na lekarstwo. Tu są wilki. Ja w poprzednim odcinku mówiłem, że walka na kuniu sprawia dość dużą trudność. Zmieniam zdanie. Powiem wam szczerze, że odrobina wprawy i naprawdę kuń jest super. Dzięki temu szybciej się przemieszczamy. Oczywiście nie zawsze jest możliwość, bo przy bossach tego konia nie możemy mieć przy sobie. Piguły neutralizujące, okej. Okay. Właśnie tych szereg tych różnych przedmiotów to znajduje. Czekajcie, tam są jakieś... Tam jeszcze coś widzę. O, wilki. Kolejne wilki. Dwa od razu poszły. Jednym cięciem ogarnięte. Cienkie kości bestii. Czyli mamy tu jakieś wilże zagłębie. Ej, przestrzeliłem. On nie wiedział chyba, o co chodzi. Ej, ten się chyba wkurzył. Gra stwierdziła, że mi za łatwo idzie. Czekajcie, muszę sobie łyknąć.
soku z gumi jagód. Kwiat złotolistnicy. Tutaj mamy te słupy powietrza powodują, że możemy się wzbić do góry. I troszeczkę szybciej tutaj przemieszczać się, ale ja stamtąd wróciłem, także nie widzę jakby sensu, żeby wracać to samo miejsce. Tu jest komar. Żółw. Mamy kolejnego wielkoluda. Wielkolud numer 2. Dobra, bierzemy wielkoluda numer 2. Wielkolud numer 2 jest trochę zagubiony! Się mu wywróciło teraz znowu. Na całe szczęście. Aj! Teraz gdybyśmy mieli troszkę więcej tej witalności, już by było po walce. On teraz wyjmie tego swojego miecza. To może być różnie. Teraz wam zademonstruję, o co chodzi z tymi wilkami. Ja sobie tutaj... I one go teraz będą atakowały. Oj, tu mi jakaś próba. Proszę pana. Nawet panu jakby skomplikowane ukształtowanie terenu nie przeszkadzało. Pan próbował mnie tu zabić. I widzicie, wilki mi tutaj teraz będą pomagały przez jakiś czas. Ja mogę oczywiście w każdym momencie wilki odesłać w niebyt. I chyba tak zrobię. Jakby... Albo niech sobie biegają za mną. Trzeci kościół Mariki. Tutaj już byłem. Odwiedziłem to miejsce. Posiadam w swoim arsenale 5000... 5000 dusz, czyli warto by było teraz przełożyć te pieniężki tutejsze na jakieś... na rozbudowę postaci. Jak widzicie, w mądrość generalnie kompletnie nie inwestuję. Ale uważam, że to nie jest gra tego typu. Mój bohater, którym kieruję, musi być specjalnie mądry. Ważne, żeby był zręczny, silny i wytrzymały. Czekajcie, umysł. No umysł też nie specjalnie. Zawsze mi szkoda tych właśnie punktów. Dobra, weźmiemy sobie, pacniemy znowu siłę. Nie wiem, czy robię dobrze, czy źle. Nie wiem, jakie są generalnie strategie na rozwój postaci, czy ładować w określone tylko określone cechy, czy rozkładać te wszystkie punkty na wszystkie te cechy po trochu, nie wiem. Widzicie, już mi się zrespił. Każde właśnie capnięcie dupą przy ognisku powoduje, że mi się tutaj wrogowie respią. Ale to z jednej strony chyba dobrze, bo gdybym wyczyścił całą mapę, to później musiałbym biegać tu po pustym terenie, a tak zawsze jest opcja, że mogę sobie po raz drugi na przykład zabić takiego chłopa i nabić sobie troszkę punkcików. Dobra, jedziemy dalej. Zobaczymy. Muszę jeszcze rzucić gałką oczną, gdzie ja w ogóle jestem. To spotkanie z tym było w pierwszym odcinku. Nie wiem, czemu teraz mnie wywaliło z konia. Spojrzę jeszcze na mapę. Dobra, jadę tą drogą, ta droga mnie zaprowadzi, ale chyba jakby nie za wiele tam będzie. Sprawdzimy, co nam tu jeszcze wyskoczy. Co nas będzie próbowało zabić. A to co to jest? Nie wiem. Sprawdź, to sprawdzimy, chętnie sprawdzę. Nie wiem, nic mi to nie mówi. Jakby scenariuszowo nie za bardzo wiem, o co chodzi. Tu mamy niedźwiedzi. Aha, dobra, czyli trzeba za nim iść. Niedźwiedź mnie zabił, powiem wam szczerze, na samym początku gry. Zobaczcie, jak on teraz spada szybko. Po kilku strzałach go nie ma. W zasadzie po trzech strzałach. Kuźwa, coś tam majaczy na horyzoncie. Coś dużego. Nie wiem, co to jest. To jest chyba jakiś niedźwiedź. Ale duży niedźwiedź. Dużo większy niż ten, którego przed chwilą ubiłem. Pozyskaj materiały. On tam chyba drapie w drzewo. Chyba, że on tylko tak groźnie wygląda. Wejść przedmiot. Mapa wschodnie pogrobna. Okej. Okay. Znalazłem jakąś mapę. Dobra, robimy go. Oj, ten będzie dużo gorszy, proszę państwa.
Ja chyba troszkę sobie... Czekaj ta... God damn it! Uciekaj! Spierdzielamy przed niedźwiedziem. Kurde, miałem wilki i niepotrzebnie wilki zmarnowałem. Mógłbym teraz z powodzeniem... On tam sieje, widzę zniszczenie. Dość... Małpeczki się znowu pojawiły. Małpeczki tam próbują z nim wejść w jakieś interakcje. No nie wiem. Kurwa, on drzewa przewraca. Chłopie. Ja chyba sobie odpuszczę tego niedźwiedzia. Czemu nie mam wilków? To mnie mocno zastanawia. Czekajcie, troszkę mnie ukąsił. Nie no, nie mogę mu darować. Ta zniewaga krwi wymaga. Spróbujemy gnoja podejść. Fuck. Ja nie wiem, czy to jest dobry pomysł, żebym ja go z konia robił. Czy ja nie powinienem z nim bardziej chyba tutaj poszaleć? Tutaj było huknięcie. Oj, kurwa, trochę dynamiczny ten przeciwnik, proszę państwa. Dynamiczny, bardzo szybko poruszający się. Dobra, nadrobimy zdrowia. Podupię go. Zarobiłem po raz kolejny. Oj. O, fuck, spierdzielanto i używanto z gumi jagód, kurwa, napoju. Dobra, mam już... Wołki przed chwilą się pojawiły. Ja nie wiem, o co chodzi z tymi wilkami. Teraz są. Nie stawaj! Brać go! Wołki, brać go. Wołki go wykończą. Oby. Dobra, on się troszkę nimi zajmie. Fuck, ja myślałem, że on pada już zabity, a on niestety nie. Wołki, brać go! Sytuacja nie wygląda dobrze! Nie po mojej myśli to wszystko się układa. Kurde, banan z tą łapą macha. Czekajcie. Trzeba spierdzielać! O nie, nie, proszę państwa, to jest niedobrze. Chyba zostałem właśnie zabity. Zabił mnie niedźwiedź. Jakby wchodzenie z nim w tak zwane szarpanie się nie było jednak dobrym pomysłem. Ale tak naprawdę to też chyba troszkę moja wina. Przyjąłem złą taktykę na gnoja. Bo teraz wypadałoby wrócić po swoje dusze. Podoba mi się w tej grze, że tak naprawdę jest trudno, ale nie jest tak beznadziejnie trudno, czyli... Podchodzimy, przegrywamy, ale jest gdzieś tam z tyłu głowy, że gdybyśmy troszkę inaczej podeszli do tematu, to ten niedźwiedź już by, kuźwa, był w zaświatach i by był ubity. A tak niestety, no zginąłem. Troszkę za późno z tymi wilkami. Te wilki jakby nie do końca ogarniają. Czekajcie, nie mam ich. Niestety teraz... No, wszystko mi się zrespiło. Dobra, ja biorę swoje dusze. Dobrze, że kurde był ten moment. Dobra, bo tu mnie goni. Był ten moment, że ja faktycznie usiadłem przy ognisku i troszkę tych punktów tam sobie porozrzucałem po swoich cechach. Dobra, zostawiamy niedźwiedzia, jakby drugi raz próba z nim walki. O, tutaj stoją małpeczki. Małpeczki się zawiesiły. No nie wiem, czy dla sportu małpeczki porozwalać? Dobra, pozbieramy sobie trochę. No to widzicie, tak, jeżeli chodzi tyle w temacie, jeżeli chodzi o małpeczki. Kurde, trochę na honorze plama. Niedźwiedź nie został pokonany. Nie została mu sprana dupa. No ale trudno. Jeszcze tu wrócę. Z dużą, od razu mówię, ciekawością zwiedzam naprawdę tu wszystkie tereny. Naprawdę jest fajnie. A sam jestem zaskoczony, że w tak sympatyczny sposób podchodzę do Souls-like'a. Dobra, walimy małpeczki. O, małpeczki krzyczą. Jest to chyba jedna z niewielu gier, w które ostatnio tak wsiąkłem. O, i tu mi jakaś próba.
tyłu podejścia, proszę pana. Dobra, tu już chyba wszystkich wybiłem, całe stado. Czy nie wiem, jak oni się tam określają. Tu ktoś siedzi, ktoś tu przysiadło. Nie wiem, czy on będzie z nami rozmawiał. Będzie. Gniew pół ludzi rośnie teraz, kiedy ich matka została zabrana. To chyba mówimy o tych małpeczkach. Pół ludzie. Gdzie jesteś, Lordzie Kennecie? Lord Kenneth. Where are you? Rycerz zaklęty przez krew. Tutaj te kurde wiadomości są podawane w taki sposób, że oczywiście jak zwykle niewiele rozumiem. Wiąże się z tym na pewno jakaś misja. To będzie powtórkowo to samo, bo oni czasami mówią co innego, a czasami... Dobra, mówi to samo. Dobra, typie. Jakby już... Za pierwszym razem mi wystarczyło. To co, podjedziemy pod zamek. Przywołam sobie konika swojego. Gdzie jest mi koniku? Dobrze, że on nie przybiega tak jak w innych grach. Gdzieś tam telepie się na horyzoncie, podbiega, bo to by trwało w nieskończoność. Od razu pod dupę nam wskakuje. Można się przemieszczać. Cóż my tu zastaliśmy, proszę państwa? Ktoś tam strzela z łuku do kogoś. Małpeczki tu oblegają, widzę. O kurde. Rycerzyki są. Rycerzyki? Co wy? No dobra, jedziemy. Dobra. Zabity rycerzyk. Ło, kurde, idzie ten chłop z tym... z dynią go na głowie. Ja go zaraz zrobiłem, ale z dwa razy on mnie też zrobił. O Jezus! Dobra, na razie sobie go odpuszczę. O, fuck! Ktoś do mnie strzelił. Czekajcie, bo muszę tutaj ich tak stopniowo powykańczać. Nie mogę ze wszystkimi naraz prowadzić bitki. No ja nie wiem, czy tutaj na kuniu to jest dobry pomysł. Spróbujemy. O kur... O kur... Zarobiłem parę strzałów. Dobra, muszę jeszcze przyszykować patjonkę. Ojej, ta taktyka jest do dupy. Ta taktyka jest do dupy. Dobra, ale poszedł. Poszło. Wlazło. Czekajcie, bo ja muszę na chwilę sobie wypić znowu. Bo oni tu do mnie walą. Tego muszę sobie ogarnąć. Gnoja! Dobra. I został mi chłop z tarczą i z włócznią. To już zrobimy go z buta. Chodź, ze strańcu. Czekajcie, pozbieram tu fanty. Dobra. Oj! W dobrym momencie trafiłem, bo powiem wam szczerze, wydawało mi się, że przestrzelę. Teraz wystarczy pozbierać to, co wypadło nam tutaj z naszych przemiłych wrogów. Kamień kowalski, bełt lorda. Tu jakiś świecący krzaczek. To w przyszłości kiedyś będzie wielkie świecące drzewo. Póki co nic pod nim nie ma. Dobra, idziemy na zamek. W poprzednim odcinku miałem takie rozkminki, czy będzie zamek, czy będzie przemieszczanie się po zamku, tak jak było to w innych Dark Soulsach, innych Souls-like'ach. Będzie, to już nie pierwszy zamek, który odwiedzam. Nie wiem, ten przez kogo jest opanowany. Oczywiście jakby... Co tam się kurwa dzieje? Z tym jeszcze nie miałem do czynienia. Nie wiem, jak oni są tutaj porozrzucani. Ktoś dużego leży, nie wiem, czy to śpi, czy to jest zabite. Jakimś mołotowem nas strzela, ale... Czy ja mam? Mam. Ale nie tego, kurwa. Nie dorzuci, mam nadzieję. Po co podchodzić, szarpać się? Jak on stoi w miejscu, powiem wam szczerze, że z tym celowaniem to różnie bywa. Ale jak stoi w miejscu, to można ładować. Bo jak się kurwa przemieszcza, to jest problem. Jeszcze ktoś jest? Jeszcze ktoś ma ochotę? No, tu było coś dużego. A, są! Szczury!
Nie lubię szczurów. Nikt nie lubi szczurów. Generalnie szczurów nie lubię, nie lubię... Kogo tam jeszcze ze zwierzątek? Niby to futerkowe, ale to się nie da lubić. Takie kurwa trochę chomikowate. Dobra, mamy zabitego, kolejnego szczura. Boję się troszkę wejść w te zamknięte struktury pokojowo-korytarzowe. Bo pamiętam, że w Demon Souls, w które też troszkę pograłem, tam kurde często gęsto mój miecz mi się odbijał od ścian, tam się różne dziwne rzeczy działy, które moim zdaniem nie powinny się dziać. Gra trudna i bez tego... O, szczur numer kolejny. Szczuru! Dobra, zabite. Idziemy sobie tutaj, zwiedzimy temat odgórnie. O! Pojawił nam się jakiś dżentelmen. Kurde, chłopie, mołotowami. A tu jakaś gruba bestia. Ło, kochany! Ty mi tu dysponujesz. O Jezus! O Jezusiu! O Boziu! Tu jakaś gruba kluska mi się szykuje. Dobra, bierzemy go. Będziemy mieli tak zwany finał odcinka. Pojedynek. Pojedynek z grubasem. Nie wybuchnie to, bo się przestraszyłem, że może wybuchnąć. On tu próbuje się do nas dostać. Ja powinienem teraz wykorzystać fakt, o tam wychodzą następne. I szczur wyszedł, i jakiś chłop. Czyli ja teraz chwilowo sobie odpuszczę. Czekajcie, a czy ja mam jakieś... Ej, ja muszę tutaj spojrzeć sobie tak, żeby ich po kolei ogarniać. Gdzie, dziadu? O! Dobra, muszę spierdzielać. Jakby w złym momencie użyłem swojego ataku tarczą. Dobra, dawaj go. Chodź tu. Nie, tamten gdzie rzucał? Jak on będzie rzucał, to niedobrze. Dobra. Chłopie, jesteś na hita. Popioły coś tam, popioły wojny, krwawe cięcie, no weszło. Warto tutaj tych wrogów właśnie faktycznie wyciągać na otwartą przestrzeń. Dużo łatwiej tutaj się walczy. I oczywiście po kolei, nie wszyscy na raz. Jakby walka ze wszystkimi to jest bez sensu. Dawaj, wieśniaku. Kurwa, ty to jesteś wredna Franca. Dobra, poszedł. Łyknę sobie ostatni sok z gumi jagód. Więcej nie mam. No teraz wypadałoby się władować tam do tej dziury. Ale stamtąd coś wyłaziło. Kolejne chłopaki i szczury. No nie, to rzucanie to mnie denerwuje. No, uderz sobie, uderz. Dobra, na hita. Jakieś to kurwa zaspane? O co tu chodzi? Czekaj, to jest tu jakieś przejście? Nie, ale tutaj mogę coś zgarnąć. Książka z przepisami wojownika nomadów. Mam kilka tych książek, nie wiem co z nimi robić. Jeżeli ktoś wie, proszę o podpowiedź w komentarzu. Będę wdzięczny. Dobra, przelecimy sobie jeszcze tutaj. Oblecimy zamek od góry. I będziemy kończyć na dzisiejsze spotkanie z Elden Ring. W moim wykonie. Wydaje mi się, że tu był chyba jeden tylko grubas. Ten przeciwnik, którego niedawno ubiłem, to był chyba najgroźniejszy. Nic groźniejszego, mam nadzieję, już mnie tu nie spotka. Krwawa róża. Okej. Tu z beczek nic nie wypada. Troszkę to jest, powiem wam szczerze, powinno coś z beczek wypadać. W ogóle z jakichś drewnianych elementów. Chyba, że też się mylę i może wypada, tylko że czasami, albo ewentualnie bardzo rzadko. Tu coś wyjdzie stąd. Jest drobka. Jest takie słowo jak wespni się? Nie wiem, muszę poszukać, bo powiem wam szczerze, że jestem mocno zaskoczony. Wespni się.
O kurde, panie! Idziemy na tej drabinie, żeśmy tu zawędrowali. Będzie tu jakaś... O, skrzyneczka! Pachnie mi skarbami. Weź przedmiot. Medalion Dektus, lewy. A gdzie kurwa prawy? Nie wiem, medalion Dektus, lewy. Nie wiem, czy powinien się cieszyć. Chyba tak. Czy jest jakaś droga na skróty? Jakaś sznurek, po którym mógłbym zjechać? No nie ma. To nie tego typu gra. Co oczywiście mnie mocno cieszy. Słuchajcie, bo tam jest druga wieża. Nie, tam nie ma wieży. Dobra, wydaje mi się, że to jest dobry moment, żeby zakończyć drugi odcinek. Jak widzieliście, zrobiłem dość duży progres. Mam nadzieję, że to było widać. Że ktoś widział pierwszy odcinek, to jest duża różnica. Ja już generalnie jestem mocno wciągnięty. Zaskoczony również jestem tym faktem. Ale jest to jedna z lepszych gier, jaką naprawdę ostatnio ogrywam. I od której ciężko się oderwać. Także jeżeli ktoś z was się jeszcze zastanawia, to trzeba zagrać, trzeba spróbować. Lepiej się nie zniechęcać pierwszymi dwoma godzinami, bo faktycznie jest ten moment taki krytyczny, że ja przyznaję, też przez niego przechodziłem, ale już mam ten moment za sobą. Dobra, dość gadania na dzisiaj. Serdecznie was pozdrawiam, niedługo zapraszam na kolejny odcinek. Mówiłem, że z tego całej serii nie będę robił i tego też się będę trzymał. Wrzucę może jeszcze ze 2-3 odcinki, zobaczymy. Także trzymajcie się, na razie, cześć.